Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z profesorem Adamem Wielomskim. Witaj Adamie. A, witam, witam i Ciebie, wszystkich, którzy nas oglądają, czy też słuchają. Adamie, tak jakoś stwierdziłem, że jest rocznica, to trzeba temat poruszyć, a temat myślę, że ważny, przynajmniej przez ostatnie 100 lat temat, który się rzucał cieniem. Na, na, dla, dla tych to oczywiście, którzy się nie utożsamiają z tą postacią i z jej ideologią, cieniem na, na historię świata, a dla niektórych była to taka gwiazda na firmamencie wspaniała, do której się odwoływali, a bywają i tacy, którzy do dzisiaj się tam odwołują. Chodzi o Włodzimierza Ilicza Lenina, który zmarł 21 stycznia 1924 roku. Czyli dokładnie minęło 100 lat od jego śmierci. Czy po 100 latach leninizm, dawniej się mówiło o z leninizm, ale teraz jak gdyby pytam cię o ten nurt Leninowski bardziej, jest żywy, czy to już tak jak i jego twórca, jego założyciel, należy to złożyć w grobie? Marksizm jest żywy, leninizm, czyli leninowska wersja marksizmu jednak zdecydowanie zbankrutowała no, po doświadczeniach Związku Radzieckiego i Bloku Wschodniego i ta myśl właściwie już nie egzystuje. Paradoksalnie jedynym miejscem, gdzie egzystuje jeszcze leninizm jako taki, to jest teoria stosunków międzynarodowych. Dlatego, że Lenin przed I wojną światową wygłosił taką tezę i napisał o tym dzieło o imperializmie jako najwyższym stadium kapitalizmu i ta praca po dzień dzisiejszy jest cytowana przez specjalistów od stosunków międzynarodowych, jest przez nich czytana ja nie ukrywam, że również ją czytałem z bardzo dużym zainteresowaniem, bo to jest dobra, ciekawa książka przy czym o ile w, nie wiem, w Ameryce Łacińskiej to ten Lenin jest przywoływany w przypisach, o tyle na przykład w Polsce i w Europie Wschodniej, jego tezy nie są jakby tutaj no w, w, w nie jest ich autor, nawet jeśli tezy są przytaczane. To jest książka ciekawa, bowiem dotycząca, dotycząca stosunków międzynarodowych, i tam jest taka przedstawiona, bardzo ciekawa teza. Która, jak się spojrzy na Stany Zjednoczone, to wyraźnie widać, że ta teza jest aktualna, a mianowicie, iż imperializm wyrasta z nadmiaru kapitału, który musi wyeksportować swoje produkty i za niewielkie pieniądze sprowadzić surowce, dlatego też państwa przodujące ekonomicznie. No, tutaj można podstać: Stany Zjednoczone są państwami agresywnymi w świecie, zmilitaryzowanymi i tak dalej. Także no to, to jest ciekawa teza, ona zachowuje aktualność. Tezy ekonomiczne Lenina, czy jakieś no, tezy no, dotyczące ustroju politycznego czy ekonomicznego. No ja nie znajduję już w tej chwili na sieci, świecie zwolenników, można powiedzieć, że są jeszcze takie dwa kraje, które ofic trzy właściwie które oficjalnie wyznają leninizm, to jest Kuba. Przy czym wiemy, że w, na Kubie trwa taki okres, ja wiem, reform Wilczka czyli odwrotu od leninizmu. Krajem, który wyznaje leninizm i tam Lenin jest jeszcze na flagach, czy bywa na flagach są Chiny, ale jak wiemy w Chiny budują kapitalizm, co z leninizmem ma niewiele wspólnego. No i wreszcie pewnie Korea Północna, dlatego że Kim il jest pewną wersją leninizmu, taką bym powiedział azjatycko-orientalną. Ale tak naprawdę Lenin jako ideolog oczywiście nie miał racji, i właściwie nikt do tego Lenina jako ideologa już wagi wielkiej nie przywiązuje. No, są e, osoby, które uważają, że marksizm, leninizm wiecznie żywy, e, tutaj między m.in. E, świętej pamięci Krzysztof Karoń był e, taką osobą, która ciągle e, walczyła z tym marksizmem kulturowym, jak on to nazywa. Inni pokazują, że jednak niektóre partie, nawet w Europie, się do leninizmu odwołują, a przynajmniej do postaci Lenina. Na przykład w Niemczech w połowie stycznia zawsze się odbywają pochody. One są związane z rocznicą śmierci Róży Luksemburg i Karola Liebknechta, zamordowanych właśnie w styczniu. I to są tak zwane pochody 3 razy L czyli Lenin. Luksemburg, Lipknecht, czyli tu jednak jednym tchem te trzy nazwiska na literę L są wymieniane. Natomiast oczywiście jest też duża grupa osób, które uważają, że marksizm poprzez ten marxizm kulturowy przekształca się w ten tak zwany socjalizm korporacyjny. Czy ty zgadzasz się z tego typu określeniem? To, że się z karoniem nie zgadzasz, to wiem, bo żeśmy wielokrotnie. Już co prawda parę lat temu, ale o tym mówili. A co sądzisz właśnie o tym socjalizmie korporacyjnym? Niektórzy uważają, że te międzynarodowe spotkania w Davos to właśnie w sensie teoretycznym idzie to właśnie w tym kierunku. To znaczy, to jest pewne nieporozumienie. Ja bym powiedział tak. Lenin. Nigdy w życiu nie uznał czegoś takiego jak marksizm korporacyjny i na pewno nie chciałby pojechać do Davos z bardzo, że tak powiem, oczywistych powodów. Po pierwsze, Lenin generalnie nie doceniał sfery kultury. I jakikolwiek marksizm kulturowy jest u niego niemożliwy. Lenin jest z punktu widzenia historii idei, tak zwanym blankistą. Blankiści to, to od Blankiego grupa rewolucjonistów francuskich, która uważała, że rewolucję prowadzi się poprzez uchwycenie władzy przez grupkę rewolucjonistów, którzy od góry budują nowy socjalistyczny rewolucyjny porządek. Lenin również tak uważał. Lenin absolutnie był odległy od tezy, że to trzeba najpierw, nie wiem, przejąć kulturę, zmiękczyć kapitalizm, nie, Absolutnie nie. Lenin wprost przeciwnie uważał, że trzeba doprowadzić do sytuacji kryzysowej kapitalizmu, wykorzystać sytuację kryzysową kapitalizmu i przeprowadzić brutalną, uliczną rewolucję, którą ma przeprowadzić Partia Zawodowych Rewolucjonistów. Także to jest jakby no, kultura, to dla Lenina jest, można powiedzieć, dopiero wtedy się, wtedy partia ją będzie kształtowała po marksistowsku, kiedy obejmie władzę w wyniku zamachu rewolucyjnego, czyli gwałtownej rewolucji. Także marxizm kulturowy, tak zwany, który w ogóle nie jest marksizmem, ja zresztą o tym napisałem książeczkę Zabójcy Zachodu, poświęconą wykazaniu, że ten tak zwany marxizm kulturowy to jest po prostu postmodernizm czyli odłama, odłam, takiego bym powiedział, zblazowanego liberalizmu, a nie marksizmu. Aż na pewno nie leninizmu. Także to stąd ci tak zwani marksiści kulturowi to generalnie Lenina nie lubią i nie cierpią, bo uważają go za totalitarystę, który nie chciał emancypacji. Mają zresztą rację, na pewno Lenin nie był emancypatorem kogokolwiek. Także, także to jest zupełnie nietrafny, nietrafny kierunek. Lenin jest jakby zaprzeczeniem tego. Z kolei jeśli chodzi o tak zwany korpor socjalizm korporacyjny, mi się wydaje, że w Polsce to pojęcie się pojawiło w środowiskach, nazwijmy to w ten sposób, korwinistycznych, czy też męceno-korwinistycznych. Jest to zjawisko, kiedy wielki, wielcy kapitaliści, Którzy dzięki neoliberalizmowi uzyskali taką monopolistyczną czy quasi-monopolistyczną pozycję na rynku, próbują ten rynek zlikwidować, zachowując ten monopol dzięki wsparciu państwowemu. I to według korwinizmu, mencenizmu, czy korwinistą mencenistów jest tak zwany socjalizm korporacyjny. To oczywiście jest zupełnie coś innego. Jest to wykwit neoliberalizmu z gigantycznymi korporacjami, które dalej już nie chcą wolnego rynku, ponieważ, ponieważ są zadowolone ze swojej przeważającej na rynku pozycji i próbują użyć państw. Do tego, aby ten rynek regulować, po to, aby tam, aby ograniczyć możliwości konkurencji. Także Lenin by to zrobił inaczej. Lenin w stosunku do wielkich korporacji byłby za tym, żeby te wielkie korporacje znacjonalizować i podporządkować państwu. Także jest jakby to całkowite zaprzeczenie. Wielkie korporacje poprzez globalizm, doktrynę Klausa Szwaba, Światowego Forum Ekonomicznego, wielkie korporacje głoszą podporządkowanie sobie państw. Likwidację państw narodowych, likwidację narodów, religii, tradycyjnej kultury, stworzenie jednego globalnego świata z tak zwanym zarządem globalnym, jak go to nazywa Klaus Schwab, który stopniowo skasuje wolny rynek, nie znosząc absolutnie, nie, nie robiąc jakiegokolwiek zamachu na własność prywatną, na własność tych wielkich korporacji i ich udziałowców. Lenin, by, że tak powiem, hydrę socjalizmu korporacyjnego skasował poprzez nacjonalizację wielkich korporacji, ponieważ Lenin był przeciwnikiem istnienia własności prywatnej jako takiej i chciał całą własność, środków produkcji, znacjonalizować tak, aby stała się ona własnością państwa. Także mamy tutaj projekt całkowicie przeciwny. Lenin chciał, żeby wszyscy nic nie mieli i państwo miało wszystko podczas kiedy Davos i cały ten program Światowego Forum Ekonomicznego zmierza do tego, aby własność była w ręku kilku tysięcy osób czy korporacji. Reszta też oczywiście nic nie będzie miała, ale własność prywatna będzie funkcjonować, ponieważ oni będą mieli własność i to będzie własność prywatna. Także Lenin prawdopodobnie, gdyby zobaczył teraz ten cały sabat w Davos, to by powiedział, że to trzeba znacjonalizować wszystkich burżujów, wysłać na Syberię albo na miejscu, na miejscu prawda, zneutralizować, tak to nazwijmy, i w ten sposób byłaby odpowiedź Leninowska na Davos. Także Lenin byłby za nacjonalizacją tych wszystkich wielkich Polacy. Czy można powiedzieć, że taki leninizm w pewnym sensie przetrwał w ruchach trockistowskich? Bo jednak trockizm był główną opozycją wokół wobec tej stalinowskiej Rosji, wobec stalinowskiego Związku Radzieckiego. Związek Radziecki pod władzą Stalina był na etapie swego rodzaju kontrrewolucji, bo to co głosił e, Lenin w latach rewolucji październikowej, bezpośrednio przed nią i bezpośrednio po niej, e, również z pewną rewolucją e, obyczajową, pani Kołątaj, również mhm. z, z rewolucją ekonomiczną, prawda i tak dalej, to. E, przez Stalina zostało odrzucone. Po pierwsze, zdecydował się na budowanie socjalizmu w jednym kraju. Po drugie, włączył elementy związane z historią Rosji, z tradycją rosyjską do tego państwa komu nadal komunistycznego, ale już nie, nie będącego ośrodkiem światowej rewolucji. Czy nie uważasz, że tak jak powiedziałeś na wstępnie, leninizm zbankrutował, to akurat w przypadku e, trockizmu to te, ten nurt e, komunistyczny ma się dosyć dobrze. No, pisał na ten temat e, sporo nawet docent Kosecki, analizując także wpływy trockistowskie i inne w, e, nawet w opozycji politycznej w PRL-u. No tak, pomiędzy Stalinem i Trockim, pomijając oczywiście cały spór personalny o władzę, ale tam jest podstawowy spór dotyczący interpretacji leninizmu. Stalin uważał, że państwo totalitarne stworzone przez Lenina i zarządzane przez partię jest punktem docelowym leninizmu. I on można powiedzieć, wzmacniał to państwo, wzmacniał tą partię, produkował czołgi i tak dalej. Trocki uważał, że leninizm jest fazą przejściową państwem totalitarnym, dyktatorskim zbudowanym w celu likwidacji fizycznej kontrrewolucji kontrrewolucjonistów i po Zwycięstwie ostatecznym rewolucji partia właściwie miała, nie wiem, zniknąć, ulec samorozwiązaniu, trudno powiedzieć dokładnie co, i władza miała być zwrócona radom delegatów żołnierskich i robotniczych. Czyli miała zapanować, można powiedzieć, taka no, lewacka czy lewicowa demokracja. Tak sobie to Trocki wyobrażał. I najbardziej, jakby to takimi dwoma elementami, które tutaj są widoczne, tej sprzeczności jest stosunek do władzy władzy politycznej i do zarządzania przedsiębiorstwami. Zacznijmy od przedsiębiorstw. Stalin uważał, że, pa, że przedsiębiorstwa mają być państwowe i partia będzie mianowała dyrektora przedsiębiorstwa, który będzie realizował plany produkcyjne narzucone przez partię. Trocki uważał, że po zwycięskiej rewolucji partia nie wiem, zaniknie, i w takiej sytuacji robotnicy sami będą zarządzać fabrykami, czy w przypadku kołchozów, kołchozami. I następnie fabryki zarządzane przez robotników i kołchozy zarządzane przez chłopów będą się dogadywać dwustronnie w rozmowach, jakbyśmy to powiedzieli, bilateralnych, dotyczących kto, co kto, od kogo chce kupić i co, komu chce sprzedać. Także to jest taka wizja, można powiedzieć, głęboko samorządowo-decentralistyczna. To samo mamy na gruncie państwa. Stalin stworzył dyktaturę personalną. Trocki chciał w miejsce dyktatury personalnej stworzyć władzę ultrademokratyczną, będącą jakąś takim przedstawicielstwem tych wszystkich delegatów robotniczych, chłopskich, wojsk żołnierskich i tak dalej, gdzie partii znów miałoby nie Także można powiedzieć, że obydwa nurty, jeśli chodzi o pozy pozytywną wizję Rosji, tutaj się różniły. No plus do tego Stalin, Stalina interesowała wyłącznie Rosja, Trocki chciał jeszcze użyć tej Rosji do rewolucji światowej, przede wszystkim do zdobycia Niemiec, aby tam zdobyć nowoczesne fabryki i technik. Także to są jakby dwa, dwa pola sprzeczności. Tutaj nie mogło być, że tak powiem, kompromisu. W nie oznacza, że Trocki był mniej kwawy niż Stalin. To w ogóle to, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Ponieważ Trocki na przykład krytykował Stalina za to, że Stalin od razu po dojściu do władzy nie rozpoczął kolektywizacji rolnictwa i zostawił przez wiele lat prywatne gospodarstwa rolne. Także, także Trocki był wbrew pozorom bardziej radykalny. I myślę zresztą, i trockiści to wielokrotnie piszą, że ponieważ ten model jakiegoś takiego dolnego zarządzania ileś razy był w różnych rewolucjach próbowany, za każdym razem się nie udał. Stąd też trockiści późniejsi zaczęli się zastanawiać, czy to jest kwestia, że zawsze się ludzie nie sprawdzili, czy też być może w tym modelu coś jest źle i koniec końców zawsze kończy się dyktaturą właśnie w stypu stalinowskiego, a nie tym, tym taką bym powiedział anarchiczną trochę utopią trockiego. Także, także tutaj jest ta różnica. Ale trocki rzeczywiście jest nurtem, który jest popularny. Jest popularny w niektórych odłamach ruchu związkowego na świecie i tam się często kojarzy z tak zwanym alterglobalizmem, którego, tu uwaga, bo w Polsce to jest mylone, nawet redaktor Stanisław Michalkiewicz to myli, alterglobalizmu nie należy utożsamiać z antyglobalizmem. Antyglobalista to jest ktoś, kto broni państw narodowych i narodów przeciwko globalizacji ideologii globalizmu. Alterglobaliści chcą stworzyć gospodarkę światową, w której największe korporacje będą opodatkowane na rozwój biednych, biednego południa światowego i tak dalej. Czyli chcą, Czyli chcą tak po prostu naprawdę... innego, innego globalizmu. Tak, chcą takiego dy lewicowego globalizmu z, z redystrybucją dochodów wielkiej korporacji. Także projekt jest globalistyczny, tylko jest lewicowy. I tutaj rzeczywiście również trockistów dość dużo znajdziemy. Poza tym bardzo aktywni są różnego rodzaju posttrockiści, środowiska posttrockistowskie, które wyrastają z nienawiści do stalinowskiego Związku Radzieckiego, za to, że Stalin zabił Trockiego i zniszczył jego ideę. I one są przede wszystkim silne w Stanach Zjednoczonych, ponieważ środowisko neokonserwatystów amerykańskich jest to środowisko posttrockistowskie. To jak to jeden z nich powiedział, Neokonserwatysta to jest taki marksista, mając na myśli trockistę, któremu życie dało po mordzie. Przepraszam za słowo, ale to jest cytat. Także, także to, są, to są bardzo, bym powiedział, silne wpływowe środowiska. One wyrosły w czasie zimnej wojny, dlatego że trockiści nienawidzili Stalina i stalinizmu skrajnie. Nienawidzili generalnie Rosji jako takiej, dlatego że Rosja im się kojarzyła oni bardzo często pochodzili z Rosji, byli Żydami rosyjskimi, podobnie jak trocki. I bardzo często Rosja im się kojarzyła z pogromami antysemityzmem, imperializmem, Czarną Sotnią i tak dalej. Stąd też neokonserwatyści troski pochodzenia związali się silnie z polityką amerykańską i antykomunistyczną. Na początku sobie tak przeszli z centrum do partii demokratycznej, a potem trafili do Partii Republikańskiej, gdzie w tej chwili z tym, z tym nurtem w, Neokonserwatywnym walczy w partii republikańskiej Donald Trump i jego zwolennicy. I w tej chwili odbywające się prawybory są to prawybory, gdzie decyduje się o tym, czy, czy w, kandydatem. Partii Republikańskiej będzie Donald Trump, czy też na przykład jakiś neokon, prawda, neokonserwatysta, którego gdzieś tam jak głęboko poszukamy, jego mistrzowie wszyscy byli marksistami, ale który nienawidzi Rosji i chce z nią wojny, ponieważ Rosjanie, rosyjscy nacjonaliści z powodów antysemickich zamordowali Trockiego. Jak mówisz o tych sporach ideowych wśród leninistów. I o tych podziałach na trockistów, stalinistów i tak dalej, to mnie się przypomina okres 1980-1981 Solidarności, jak się chodziło do na przykład regionu Mazowsze Solidarności, gdzie bywałem dosyć regularnie po jakieś tam ulotki, różne bibuły, różne też wydawnictwa pierwsze książkowe. No to w zasadzie tam o niczym innym się nie dyskutowało. Ciągle ta narracja trockistowska była najbardziej słyszana, bo była najbardziej radykalna. Potem zaowocowała słynnymi odezwami do narodów Europy Wschodniej, i, i, i tak dalej. Ale z drugiej strony umacniał się taki nurt, no też w znacznej mierze lewicowy, ale właśnie antytrockistowski. Myślę, że to Solidarność Wbrew Pozorom, która była w pewnym sensie dzieckiem trockizmu, zwłaszcza to radykalne skrzydło, była ciekawym takim doświadczeniem. To jest taki, taki jak w laboratorium, tam można było. Obserwować ścieranie się tych, tych nurtów no, w szeroko rozumianej lewicy. Oczywiście w tym wypadku no, nie, nie stalinowskiej, bo stalinowską lewicę <sum> wtedy jeszcze kontynuował PRL z generałem Jaruzelskim na czele. <sum> tak, to prawda. To nie jest zresztą dziwne, dlatego że kiedyś jedna moja studentka przy pisaniu pracy, już nie pamiętam, licencjacki czy magisterskiej. Dotyczącej coś tam samoświadomości działaczy Solidarności, zrobiła taką ankietę wśród działaczy Solidarności z lat 80-81, pytając ich o jakich nurtach myśli politycznej, myślicielach politycznych słyszeli, znali i tak dalej. I tam królowały dwie postaci, to znaczy Piłsudski i Lenin, żeby było ciekawie. Czyli innymi słowy, tak naprawdę im się, im się marzył taki trochę patriotyczny socjalizm i patrz, szukali, że tak powiem, nie jakiegoś nurtu antysocjalistycznego, czy tylko szukali nurtu w socjalizmie, który, w którym ci, co by rządzili, nie kradli. Generalnie. Taki, taki, taka, taka była główna teza, taka była samoświadomość wtedy, wtedy ludzi działających w Solidarności. I trockiści tutaj przychodzili po prostu z tezami Trockiego i pokazywali, że ten socjalizm nie działa, ponieważ Stalin wygrał. I my tutaj mamy taką wizję socjalizmu samorządowego, samorządnego z tymi radami pracowniczymi, które, które kontrolują zakłady i tak dalej. to się nazywało Dokładnie... model jugosłowiański. Tak, model jugosłowiański, tak. I to był właśnie taki model, prawda, który się z trockizmem świetnie pasował. Te dzieła trockiego, Tercocki miał też tą zaletę, że ponieważ był znienawidzony przez stalinistów i trocki to był epitet. Podobnie jak i Piłsudski z innych powodów, bo, bo, bo w XX roku w, bo, bo Rosja Radziecka, Armia Czerwona nie zajęła Polski. I, i powstawały dwa, można powiedzieć, mity. Jedny, z jednej strony dobrego Piłsudskiego, bo powstrzymał bolszewika, i z drugiej strony tego trockiego, co to zwalczał Stalina. A ponieważ pamiętajmy, że wtedy ludzie wcale nie chcieli żadnego kapitalizmu, liberalizmu i tak dalej, tylko chcieli socjalizmu bez wypaczeń. No to ten trocki świetnie pasował właśnie na taką wizję socjalizmu bez wypaczyń, cokolwiek o tym trockim by tam nie wiedziano. No i akurat prawda jest taka, że w partii, z partii wyszła grupa działaczy trockistów, która potem się zjednoczyła w jedną strukturę w Korze i przynieśli te pisma Trockiego. Tutaj najbardziej czołowym trockistą tej epoki oczywiście był Jacek Kuroń. I oni te, te, te ideę Trockiego przynieśli, no i przyszli z tym do związkowców, z tymi hasłami samozarządzania zakładami i tak dalej. To było wtedy bardzo popularne, no dlatego, że wtedy Niczego innego sobie nikt nie wyobrażał, na przykład, że będzie, nie wiem, fabryka prywatna. To było jakby poza, 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 poza wyobrażeniem. Ja zresztą pamiętam, jak rozmawiałem ze wspomnianym przy ciebie generałem Jaruzelskim i zadałem mu takie korwinistyczne pytanie. Panie generale, dlaczego żeście po zamachu, tym, po, po stanie wojennym nie wprowadzili pinoczetyzmu, czyli dyktatura plus wolny rynek? Idealny był da... moment w tym momencie. Idealny. O, o, tak, on mój tak, no ale. Partii to nikt nic nie wiedział o wolnym rynku, i żeśmy się bali i nawet nikt tego nie proponował. Mówi, a w stronie opozycyjnej tam też nikt nie chciał wolnego rynku, tylko chcieli socjalizmu bez wypaczeń. Więc jakby była zgoda co do tego, że wolnego rynku nie będzie. No i w takiej sytuacji, ponieważ strona opozycyjna chciała socjalizmu bez wypaczeń, no to trockizm świetnie pasował do tego. No właśnie, tutaj yy, mówiłeś o. Yy... Patriotycznym socjalizmie, nie sposób zapytać, jak w tych dyskusjach pomiędzy komunizmem trockistowskim a komunizmem stalinowskim, odnalazł się w pewnym sensie, albo próbował się odnaleźć Bolesław Piasecki. Bo on był takim nurtem, e, można powiedzieć, narodowo-socjalistycznym, ale na pewno nie hitlerowskim. Bez kojarzeń, tak, tak, tak bez kojarzeń. E, na pewno nie hitlerowskim. Natomiast e, ty, głosił tą wieloświatopoglądowość. E, m m mówił o zaangażowaniu i chrześcijańskim, i socjalistycznym, i patriotycznym. Słowo nacjonalizm wyrzucił, więc używał słowa patriotyzm. E, czy to nie było troszeczkę, troszeczkę sztuczne? Bo momentami no, ja uważam, że jednak Bolesław Piasecki najbardziej ideowo to się określił w latach 30. To był ten okres, kiedy mógł mówić i, i, i działać z otwartą przyłbicą. Później już niestety musiał wchodzić w różne kompromisy, musiał pewnych rzeczy nie przypominać. Musiał pewnych rzeczy się być można nawet wyrzec. Wspominam o nim, bo dzisiaj jest rocznica porwania i śmierci jego syna Bogdana Piaseckiego, 22 stycznia. No i tak jak się myśli o, o, o Bogdanie, to tak naprawdę w zasadzie dziecko, 16-letni chłopak, nic w życiu specjalnie nie dokonał. Został zamordowany. Jest naprawdę symboliczną. Ofiarą, i nawet ksiądz, który odprawiał mszę pogrzebową za Bogdana Piaseckiego, no właśnie mówił, że zginął ze względu na poglądy i działalność swojego ojca. Czyli tak naprawdę no, i dla strony przeciwnej, tej, która go zabiła, i dla zwolenników Bolesława Piaseckiego, Bogdan jest tylko pewnym takim symbolem. Jak oceniasz te postacie? To znaczy, myślę, że warto by się zastanowić, może tak przewrotnie, Piaseckiemu było bliżej do linii leninosko-stalinowskiej czy do leninosko-trockistowskiej. No właśnie. Tak, myślę, że bez wahania bliższa była mu, ta, była mu linia leninosko-stalinowska. Zresztą z, pa, z państwem, z PRL-em, leninosko-stalinowskim współpracował. I powód, dlaczego jest bardzo prosty. O ile Lenin był internacjonalistą i to takim autentycznym, Stalin w swojej młodości, w pierwszych latach rządów również to w stalinizmie kryła się od samego początku pewna idea, iż ponieważ walczymy o socjalizm w jednym kraju, no to to będzie taki narodowy komunizm, czyli imperialno-rosyjski komunizm. Stąd no są takie tezy, prawda, o, o stalinowskiej Rosji, tam od Białego do Czerwonego Caratu, Kucharzewskiego, prawda i tak dalej. I w każdym razie kryła się tam właśnie wizja, że ten socjalizm jest jednopaństwowy, czyli narodowy i on się potem przeradzał coraz bardziej w narodowy szczególnie od czasów wielkiej wojny ojczyźnianej kiedy Stalin sięgnął po całą frazeologię patriotyczno ojczyźnianą a nawet czasami prawosławną i późniejszy stalinizm jest już z pewnością stalinizmem narodowym jak się spojrzy na Polsko, Polskę ludową, to początkowo też jest to socjalizm internacjonalistyczny, ten pierwszy, nie? no ale potem za Gomułki to już jest klasyczny socjalizm narodowy. W, ja pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa czy młodości, były takie pomniki stały, pomordowanym czy tam poległym za wyzwolenie narodowej społeczności. Czyli można powiedzieć za narodowy socjalizm, prawda? Ale to jest socjalizm już podkreślony, jego narodowy socji. Nazwę socji. Tak, do tego, jak sobie doliczymy, filmu, całą filmotekę prawda, z okresu PRL-u. No, oczywiście pewnych tematów nie wolno było poruszać, na przykład wiem, Katynia, ale ona była bardzo antyniemiecka i patriotyczna. Także ten socjalizm stawał się coraz bardziej taki patriotyczny, żeby nie powiedzieć narodowy, i z pewnością blisko było do tego socjalizmu bliżej na pewno Piaseckiemu niż do trockizmu, bo jednak charakterystyczną trockizmu jest jego internacjonalizm. I trockiści są internacjonalistami zawsze byli, dlatego że ta wizja tego kolektywu, tych rad robotniczo-chłopsko-żołnierskich, ona zawsze była internacjonalistyczna. Tam nie było, to nie były rosyjskie rady, ukraińskie, polskie i tak dalej. One były zawsze internacjonalistyczne. Paradoksalnie to jest koncepcja u trockiego bliższa libertarianizmowi. Z tą różnicą, że w libertarianizmie są tylko jednostki i nie ma narodów, a u Trockiego są tylko te małe wspólnoty, one są za małe, żeby być narodami, jakaś tam produkcyjna wspólnota, prawda, w fabryce, więc też nie ma narodów, bo nie ma niczego więcej, że od razu ludzkość. I, I zresztą jak się spojrzy na przykład na tych, i dlatego stąd na przykład te współczesne środowiska post które gdzieś tam w ruchu alterglobalistycznym biorą udział, one też głoszą zjednoczenie świata. I opodatkowanie największych korporacji przez państwo światowe. Co więcej, jak spojrzymy na neokonserwatystów amerykańskich, no to u nich z kolei jest tam właśnie wizja, że cały świat ma się przekształcić na wzór Stanów Zjednoczonych. W literaturze dotyczącej neokonserwatyzmu amerykańskiego bardzo często i krytycy piszą o jakobinach, czy nawet o leninistach. Którzy, którzy chcą cały świat przekształcić w liberalną demokrację na wzór Stanów Zjednoczonych. Także w trockizmie ten element internacjonalistyczny jest radykalnie silny, no i z pewnością, z pewnością Piaseckiemu byłoby było zdecydowanie bliżej. Nie jest przypadkiem, że Piasecki nie był zwolennikiem koru. Czyli trockistów, nie Jacka Kuronia, Jadama Michnika i Bronisława Geremka, tylko był zwolennikiem porozumienia się z partią, ta sej, nazwijmy to post partią, która już w tym czasie przechodziła na pozycje jak najbardziej patriotyczne, żeby nie powiedzieć narodowe, chociaż sama partia się do, do słowa narodowy nie przyznawała, żeby nie było Zendecka. No właśnie, tak od y, rocznicy y, urodzin dla piekła bo jak o, o, o katolikach się mówi, że im data śmierci to są urodziny dla nieba, to tak od urodzin dla piekła Włodzimierza Ilicza Stalina rocznicy... Lenina. Lenina. Poprzeszliśmy poprzez rocznicę śmierci Bogdana Piaseckiego do, do jego ojca Bolesława. Ja myślę, że, że, że dzisiaj będziemy powoli się zbliżać do końca. Bo te tematy, które żeśmy chcieli omówić, omówiliśmy. Warto. Ja, ja, ty, ja tylko bym chciał jedną rzecz tutaj zaznaczyć. Aha. Ponieważ nie potępiliśmy leninizmu. I Lenina, i nie mówiliśmy nic o zbrodniach komunistycznych, to nam tutaj zarzucą zaraz unucowatość i tak dalej. Rozmawialiśmy sobie o Leninie i dookoła. To wcale nie oznacza, że nie uznajemy zbrodni komunistycznych i milionów ludzi, których Lenin ze Stalinem wymordowali. Po prostu potraktowaliśmy naszą rozmowę jako tą rocznicę setną, jako pretekst do. do Rozmowa o lo... idei leninowskiej. Tak, o, o idei i, i absolutnie, absolutnie nie oznacza to, że negujemy Dokonane przez Lenina i Leninistów zbrodnie, idące oczywiście w milionach ludzi. No, i Lenin był zresztą wcześniej od Stalina, chronologicznie a. I, i, a. I, i, <laughs> i Stalin y, może i go prześcignął, a może i nie, ale, ale był, byli równie wielkimi, y, że tak powiem, y, no. Z jednej strony mordercami, z drugiej, z drugiej też osobami, które zniewalały całe, całe narody. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Adam Wielomski. Dziękuję Ci bardzo, Adamie. Dziękuję również serdecznie. Z leninowskim pozdrowieniem. Dziękuję bardzo. Za to pozdrowienie. Nie wiem, czy dobrze robię, ale, ale skoro jestem pozdrawiany, to odpozdrawiam. E, e, oczywiście zachęcam do oglądania naszych programów, gdzie staramy się prowadzić różne dyskusje i przybliżać różne idee, tak jak w dzisiejszej rozmowie z Adamem Wielomskim. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, za darowizny, które Państwo wpłacają na nasze cele statutowe, na edukację, na media, na wydawnictwa. Proszę o kolejne wpłaty na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Zachęcam do oglądania naszych programów na różnych kanałach, dlatego proszę o subskrypcję tych kanałów, nie tylko YouTube'a, ale także Rumble, Bitszu, CDA, VK, Odyssey, bo każda subskrypcja bardzo nam pomaga w dalszej pracy, a a te kanały na, w internecie no, mają to do siebie, że co jakiś czas któryś kanał znika. Więc w ramach dywersyfikacji ryzyka wa, warto mieć no, kilka subskrypcji. No i oczywiście zapraszam do naszej e, cięgarni wysyłkowej. Ona jest pod nazwą CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, w skrócie cep-sklep.pl, a tam książki wydawane przez nas w dwóch seriach wydawniczych. Jedna seria to Jedynie Prawda jest ciekawa. Najnowsza książka w tej serii, wydana kilka miesięcy temu, to Jędrzej Giertych, wierny kontynuator Dmowskiego i ideolog katolickiego nacjonalizmu. Bardzo polecam tą książkę, to jest ósma książka w tej serii Jedynie Prawda jest ciekawa. Wcześniej między innymi trzy książki o kulisach II wojny światowej. To są trzy książki z tą mapą Gomberga na okładce. Akurat w tej książce między innymi artykuł profesora Adama Wieląskiego, jeżeli dobrze pamiętam, to było na temat Wisi, tak? Prawdopodobnie, bo były dwa teksty, więc nie pamiętam, który w których. Eee, no właśnie, 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 właśnie sprawdzam. Eee, tak, w jednym tomie jest o wisi, a w drugim jest o węgrach w latach II wojny światowej. Polecam też serię gorące tematy. Tam są cztery książki, pokażę dwie. Pierre de Vilmare, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street. Myślę, że bardzo ważna książka, wchodząca też w te sprawy ekonomiczne, a także Arnaud de Lassie, Masoneria, czyżby papierowy Tygrys. To jest inny francuski tradycjonalista. Bardzo ciekawa książka, jest on również autorem książki na temat New Age. To może tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.